Porwanie Elizabeth Smart, czyli rytualne przestępstwo, które śledziła cała Ameryka. Brian David Mitchell urodził się 18 października 1953 roku w Salt Lake City w stanie Utah jako trzecie z sześciorka dzieci w rodzinie mormonów. Jego matka była nauczycielką, a ojciec pracownikiem socjalnym. Psychikę skrzywił mu ojciec. Aby uczyć syna o seksie, pokazywał mu zdjęcia z czasopisma medycznego, zaś by nauczyć go samodzielności, wywiózł go w nieznaną część miasta i zostawił, by sam wrócił do domu. W wieku 16 lat Mitchell obnażył się przed dzieckiem i został wysłany do poprawczaka. W wieku 19 lat ożenił się i miał dwoje dzieci z Karen Minor, która była o 3 lata młodsza od niego, co dało jej 16 lat w momencie ślubu. Po rozwodzie Minor otrzymała opiekę nad obojgiem dzieci. Mitchell mieszkał w New Hampshire przez 2 lata, gdzie wstąpił do komuny Hare Krishna. Nadużywał narkotyków i alkoholu. W Salt Lake City Mitchell miał dwoje dodatkowych dzieci ze swoją drugą żoną Debbie, która sama miała troje dzieci z poprzedniego małżeństwa. Debbie twierdziła, że Mitchell był agresywny podczas ich małżeństwa i rozwiedli się w 1984 roku. Po ich separacji Debbie twierdziła, że Mitchell wykorzystywał seksualnie ich 3-letniego syna. Twierdzenie to nie mogło zostać potwierdzone medycznie, więc nie został skazany. W dniu sfinalizowania rozwodu Mitchella i Debbie, ten poślubił Wandę Bazzi, wówczas 40-letnią rozwódkę z 6 dzieci. Bazzi miała kłopotliwe relacje ze swoimi dziećmi. Jedna z jej córek nazwała ją później potworem, a także twierdziła, że gdy była dzieckiem, Wanda karmiła ją królikiem domowym na obiad. Razem Mitchell i Bazzi byli aktywni w kościele Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Wreszcie Mitchell zaczął nazywać siebie Immanuel, twierdząc, że jest prorokiem. Za to został ekskomunikowany. Wanda również przybrała religijne imię. Mitchell zapuścił brodę i zaczął nosić szaty, jak Jezus. We wczesnych godzinach 5 czerwca 2002 roku Mitchell włamał się do domu Edwarda i Louise Smartów w Salt Lake City, gdzie mieszkali z 6 dzieci. Uprowadził 14-letnią Elizabeth z sypialni, którą dzieliła ze swoją 9-letnią siostrą Mary, która obudziła się, ale udawała, że śpi. Później opowiedziała, co widziała. Kiedy myślała, że Elizabeth i porywacz odeszli, Mary próbowała udać się do sypialni rodziców, ale ledwo uniknęła nakrycia. Zakradła się z powrotem do łóżka, gdzie ukryła się pod kołdrą. Nie wiadomo, ile czasu tam spędziła, prawdopodobnie około 2 godzin. Tuż przed 4 rano Mary obudziła rodziców i powiedziała, co się stało. Po porwaniu Elizabeth Smart została zabrana przez Mitchella do lasu, do obozowiska poza Salt Lake City, gdzie spotkała ją Wanda Bazzi. Kobieta umyła porwanej dziewczynce stopy i kazała zmienić piżamę na szaty. Gdy to zrobiła, przyszedł Mitchell, odprawiono ceremonię i mężczyzna zgwałcił dziewczynę. Sam twierdził, że jest aniołem, a także powiedział, że jest królem Dawidem, który wyłoni się za 7 lat, zostanie ukamieniowany przez tłum, będzie leżał martwy na ulicach przez 3 dni, a następnie powstanie i zabije antychrysta. Następnie Smart została przykuta do drzewa metalowym łańcuchem, dzięki czemu mogła poruszać się poza namiotem, który znajdował się obok. Podczas swojej niewoli została zmuszona do przyjęcia nowego imienia, oczywiście biblijnego. Wybrała Estera. Później ujawniono podczas zeznań sądowych, że Mitchell wielokrotnie gwałcił Smart, czasami kilka razy dziennie, zmuszał ją do przeglądania magazynów pornograficznych i regularnie groził, że ją zabije. Często zmuszał ją do picia alkoholu i zażywania narkotyków w celu obniżenia jej odporności, głodził ją i karmił śmieciami. Smart towarzyszyła Mitchellowi i Bazzi w miejscach publicznych przy wielu okazjach, ale jej obecność była ukrywana. W sierpniu 2002 roku, około 2 miesiące po porwaniu, Mitchell został przyłapany z partnerką i porwaną dziewczyną w bibliotece. Byli ubrani nietypowo, co zwróciło uwagę obsługi instytucji, a dziecko miało zakrytą twarz. Udało mu się jednak wybrnąć z tej sytuacji, tłumacząc, że to z powodów religijnych. Jesienią 2002 roku dziewczynka została sfotografowana w trakcie imprezy religijnej. We wrześniu 2002 roku opuścili Salt Lake City,
przenosząc się do hrabstwa San Diego w Kalifornii, gdzie trzymali Smart w obozie w suchym korycie potoku Lakeside. 12 lutego 2003 roku Mitchell został aresztowany w El Cajon za włamanie się do kościoła i spędził kilka dni w więzieniu z powodu tego incydentu. W październiku 2002 roku siostra Elizabeth, Mary, nagle zdała sobie sprawę, że wie, kto wtedy był w ich pokoju. Poznała głos, a głos ten należał do bezrobotnego mężczyzny, którego rodzina znała jako Immanuel. I ten był zatrudniony u nich na jeden dzień do pracy na dachu i grabienia liści. Policja była sceptycznie nastawiona z powodu krótkiego czasu, jaki Immanuel pracował dla rodziny oraz długiego czasu, który upłynął od porwania. Mimo wszystko rodzina zleciła rysownikowi narysowanie twarzy Immanuela, a w lutym ten rysunek został udostępniony mediom. Michela rozpoznała jego rodzina. 12 marca 2003 roku Mitchell został zauważony z kobietą i dziewczynką w Sandy w stanie Utah przez dwie oddzielne pary, które widziały zdjęcia Mitchella w wiadomościach. Policja natychmiast zaczęła działać i udało się aresztować porywacza. Wanda Bazzi ostatecznie przyznała się do winy i została skazana na jednoczesne kary 15 lat więzienia stanowego i federalnego. Jednak z powodu opóźnień i ocen psychicznych sprawa Mitchella zajęła prawie 8 lat, zanim trafiła do sądu. Proces Mitchella rozpoczął się 8 listopada 2010 roku. Obrona przyznała, że Mitchell był w rzeczywistości odpowiedzialny za zbrodnie, ale twierdziła, że był prawnie niepoczytalny w czasie popełnienia przestępstwa i dlatego nie powinien zostać uznany za winnego. 11 grudnia 2010 roku ława przysięgłych uznała go winnym porwania i transportu nieletniej poza granicę stanu z zamiarem zaangażowania w aktywność seksualną. Amerykański sędzia okręgowy Dale Kimball skazał Mitchella na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Mitchell odsiaduje obecnie wyrok federalnym w więzieniu o zaostrzonym rygorze w stanie Indiana. W 2016 roku federalne pozbawienie wolności Bazzi zostało zakończone, a ona została przeniesiona ze Federalnego Centrum Medycznego w Carwell, Fort Worth w Teksasie do więzienia stanowego Utah w Draper w stanie Utah, gdzie miała rozpocząć odbywanie kary więzienia stanowego. Została zwolniona we wrześniu 2018 roku, na co Elizabeth Smart zaprotestowała. Sama Elizabeth Smart wydała dziennik, w którym opisała swoje przeżycia. Dziś jest bardzo aktywną osobą, która walczy ze przestępczością seksualną i wspiera wiele kobiet na całym świecie. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czy słyszeliście historię Elizabeth Smart. Dajcie również znać, o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam na Instagrama Światowej Historii i kanał Światowe Biografie. Trzymajcie się. Cześć.